Good evening. So just like yesterday, Kauno Žalgiris head coach Marius Stankevičius is here. So we will start from our head coach thoughts about the game, and after that you can give him some questions. Mario. So congratulations for Lech today. He played well. Probably first half it was very good for them, and I think our team, it was afraid to play from the first minutes, and for them I saw many deep runs from Lech Poznan, and they scored like first goal and second one, so I think it was a little bit I'm expected more from my team closer in that goal, because for me it's too easy score something like that for our team. So I think we can make better, and I think we need to play better and tactical from closer in this space. And of course, in some couple situation in the first half, we have a possibility, of course, one or two counter-attack where we can to score two, but in second half we change a little bit. I think, I don't know if you can say mentality, but probably we change our mind, because of course it's not easy to play here in this big stadium with many opponents, but we change second half our attitude, and I can say it was better. It's not good, but playing against one of the biggest club in Poland, it's was a good match for us, good experience. And I hope for next week we try to do our best to surprise to Lech, and try to make our best to find the solution, maybe to score and pass this this match against Lech. Zatem tak, na początek oczywiście gratulacje dla zespołu Lecha Poznań. Myślę, że zagrali dzisiaj dobry mecz, zwłaszcza w pierwszej połowie ta gra wyglądała dobrze z ich strony. Mój zespół z kolei, miałem wrażenie, że troszeczkę bał się na początku. Był taki trochę, może nazwijmy to, przestraszony na boisku, zwłaszcza w tych pierwszych minutach. Zespół Lecha często wykorzystywał gdzieś grę zawodników biegających z głębi pola, chociażby w ten sposób zdobyli pierwszą bramkę. Natomiast ja spodziewałem się lepszej gry w wielu aspektach ze strony mojego zespołu. Przede wszystkim, żebyśmy grali gdzieś tam bliżej siebie, ciaśniej w defensywie, żeby utrudnić właśnie rywalowi stwarzanie sytuacji. Oczywiście my też mieliśmy jakieś tam swoje sytuacje z kontrataku, jedną czy dwie. Natomiast w drugiej połowie już zdecydowanie było widać, że mój zespół zmienił nastawienie, graliśmy lepiej. Może nie powiedziałbym, że zagraliśmy jakoś super dobrze, na pewno było to jednak lepiej zespół się prezentował w drugiej części gry, no i no dzisiaj to nie wystarczyło na Lecha, który, tak jak też już mówiłem wcześniej, jest jednym z największych, najważniejszych klubów w Polsce, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby gdzieś tam przed rewanżem zrobimy wszystko, żeby jakoś spróbować zaskoczyć Lecha na naszym stadionie, no i spróbować po prostu przejść ten dwumecz i awansować. Okay, your questions? Dobry wieczór, Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, ta bramka w drugiej połowie i ten wynik 3-1, czy faktycznie daje wam jakąś nadzieję na to, że możecie odwrócić losy tej rywalizacji i awansować do kolejnej rundy? I think the goal, we bring a little bit confidence, you know, because step by step we trying to find in second half more confidence, and some pressing moments we keeping the ball, and then we have more and more counterattack, and then I think we have another 2-3 dangerous situation what we can do more, and with this goal of course we keeping more our confidence, because what I say, it don't was easy to
bring for my team for the first minutes. I'm expected, of course, more that we can control more the ball, because in the first half we saw we didn't can make three passes, but in second half, of course, maybe Lech keep a little bit calm too for one moment or second one, but in that case we using our confidence for them, and then we score and we put and start to play more and more harder, I think, and some couple situation, I think we can do it of course more than we did. Przede wszystkim ten gol na pewno dał nam pewność siebie, tak podziałał też na nas nawet dzisiaj w tym meczu na boisku. Więcej odważniej presowaliśmy rywala, po odbiorach piłki udało nam się wyprowadzić dwie, trzy takie niezłe sytuacje, kiedy odebraliśmy gdzieś tam wyżej piłkę. No tak jak mówiłem, w pierwszej połowie zwłaszcza spodziewałem się więcej po moim trochę zespole, natomiast w drugiej, bo w tej pierwszej części gry chociażby nie potrafiliśmy wymienić tak naprawdę nawet trzech podań gdzieś tam spokojnie między sobą. W drugiej połowie to się trochę zmieniło, też pewnie wynikało z tego, że Lech zagrał trochę spokojniej, też z innym nastawieniem. Natomiast no, my pokazaliśmy się z lepszej strony, właśnie ten wyższy pressing, odbiór, kontratak, i myślę, że to jest jakiś taki dobry prognostyk, jeśli chodzi o ten rewanżowy mecz. I ta pewność siebie, którą zyskaliśmy dzięki temu. Okay, thank you.